był mecz. Tak trochę crazy game, nie? Szalony mecz. Ja myślę, że kibicy, którzy przychodzili dzisiaj, tak widzieli bardzo, bardzo dobre reklamy na półku. Z obydwu stron. Od protivníka, od nás. My dva razy prováděli, protivník pošet zpátky, oni dva razy prováděli, my pošli zpátky a v ostatné čišti meču, ostatné sekundy, oni měli šanc blízko vyhrát mě a my na druhé straně blízko bránky. Reklama na Pilku, bardzo dobrá. Z mojej strany, Pilko, mluvili jsme o těch prošlých mečů, o dobré organizaci hry z naší strany, defenzivě. Ale taky jsme mluvili o tom, že nám brakuje lepší efektivnosti a jakosti do ataku. Děšaj, jsme střelili čtyři branky, což je bardzo pozitivné. Ale neutřímali jsme taky organizaci hry do týlu, do obrany. Jako celý zespůl. Dlatego čtyři branky v naší sejtě. Dziękuję panie trenerze. Prosimy o pytania, jeśli są. Proszę już kogoś. Panie trenerze, dwa mecze, dwa remisy. Z Górnikiem, jeden z najlepiej grających Śląsków ostatnich lat do patrzenia. I żal straconych dwóch. Dzisiaj może nawet wygrane, biorąc pod uwagę, co Filip mógł zrobić. Ja już nie mówię, że my też, ale powiedzmy, mieli okazję, padłaby ta Filipa bramka, nie byłoby tej naszej okazji. Więc dzisiaj wygrane dwa punkty. Dwa różne spotkania przed panem, bardzo wielkie wyzwanie. Robak i Kamanda czeka. Czy pan zmieni całą drużynę, żeby dać tym odpocząć, a dać się wykazać właśnie Markowiczowi, który mu się bardzo podobał, mocny, taki nie dał. Ktoś się od niego odbił, mi koledzy zaraz powiedzą kto, bo już nie pamiętam. Super grać. Zgadzam się z panem, a Filipa Markowicza jsme wpuścili na mecz dzisiaj, na ostatni cześć, na ostatnich... Wojownik. Jest wojownika, jest to doświadczenie zawodnika, dobry piłka. Univerzální ofenzivní závodník. Dešaj byl blízko bramke v ostatních sekundách meču, ale předtím oni za Glebě měli jasnou šancu na druhé straně taky. Takže z toho jsem zadovolený a kvestia našeho meču pucharového na Vidzevu. Vím, že to je bardzo těkavý meč dla kibiců v obou stron. My máme závodníků, kteří čekají na svoje šance. A teraz pozobáčíme, jak bude vyglądat situácia s kontuziami po meču. Jutro máme trénink vyrovnávči a fokusujeme na meč pucharový vtorek na Bloži. Tak bude. Czy są jeszcze pytania? Panie trenerze, chodzi mi o tą sytuację, gdzie po wyrównaniu na 4-4 oni poszli z kontratakiem. Nie był pan trochę zły na nich, że nie uszanowali remisu i koniec końców mogli nawet zostać z niczym? Bo chyba za bardzo... Ja myślałem, że to było z tego, że to było derby. Mm-hmm. A obydwu drużyn chciało wygrać. To było i w pierwszej połowie, nam tam brakowało organizacji, gdy myśmy po rzutach autowych jsme dostali bramkę, nebo protivník strzelil bramkę. Bylo tam bondy v naší organizaci, kde děšej, ale tak myšlám, že to vzešlo z toho, že závodníci jak naši, tak protivníka byli bardzo, bardzo semotivovaní. Byla atmosféra v meču, byla bardzo dobrá, bardzo dobrá, jak jsem mluvil, reklama na pivke a dlatego možná nám tam brakovalo lepší organizace i koncentrace v těch daných momentech v meču. Proszę, Krzysztof Banasik. Dobrý wieczór, panie trenerze. Erik Exposito, dzisiaj trzy bramki, ja to jego rolę trzeba tutaj podkreślić, narzekaliśmy na niego również, ale dzisiaj naprawdę niesamowity mecz, to jest szansa, że on będzie teraz bardzo regularnie strzelał. No i jak on się zachowywał w szatni po meczu, uśmiech na pewno się pojawił i to nie. No. Ja jestem zadowolony za niego, ponieważ wszyscy jsme czekali, wiedzieliśmy, że Erik jest napastnik, który wie strzelać bramkę, ma charakter strzelca, czekali jsme. Dešaj devíta polika. Už jen kolik jednu branku střelil už, ale Dešaj on realizoval naši hru v ataku svými brankami, takže kredit. A měl ještě glůvku na pohyb, to tam jde pár centimetrů. Dešaj hrál dobře a jeho efektivnost Dešaj byla velmi
bardzo dobra. Trochę nam brakowało lepiej jakości skrzydłowych zawodników dzisiaj i dziesiątki, ale taka jest piłka. Proszę. Panie trenerze, chciałbym zapytać o to, bo ma pan bardzo bogaty warsztat trenerski i doświadczenie. Pan powiedział o tym, że to był szalony mecz i ja chciałbym zapytać o to, czy pan przypomina sobie równie szalone spotkanie jak to dzisiejsze. No bo w Śląsku raczej... Wspominam si na derby w Česku. Když jsem provázal Spartu, hráli jsme proti Slavii a propo jutro je derby v Česku. Sparta hrá se Slavii. To bylo, bardzo... Ale nehokejová. Ne, pivkářská. Tam je to za vše tak bardzo, bardzo emocionální derby, emocionální meč. Takže horší je na San Siro, může by pan říct. Nevím z toho, co píšou. A já vzpomínám, když jsem provázal Sydney FC v Austrálii, tak tam bylo bardzo těkavé derby mezi Sydney FC a Melbourne Victory. Ten čas, co já jsem provázal Sydney, byla tylko jedna družina v Sydney. Dešaj, tam jsou dvě družiny už, ale ten bardzo těkavý meč, derby meč v Austrálii bylo Sydney FC a Melbourne Victory. I proszę, Zepiar Moski. Coś mu spadło na głowę. Coś, nie wiem, obudził się. Trenigu, czy może po prostu doszedł fizycznie do siebie? Trener pasa wyjdzie. Pracovali jsme. V traktě tréninkového cyklu v týdnu jsme pracovali a pracujeme se závodníkami jak na bojisku, tak mentálně mimo bojisko. Analyzujeme jeho situace v meču, co zrobil dobře, co špatně, co zle a dostane od nás od trenéru v Spartě. Čekali jsme za dlouho, ale Dešaj, jak jsem mluvil, zrobil dobré roboty. Prázdný proces, tak. Je to proces a my jsme viděli, že Erik je dobrý napastník, dlatego jsme ho skautovali a priviedli. A jsem bardzo zadovolený z toho, že Dešaj tři razy trefil. Ja jeszcze zadam może podobne pytanie, jak zadałem trenerowi Zagłębia. Dzisiaj był bardzo intensywny mecz, dużo szybkości, dużo walki, bardzo intensywny i naprawdę super. Jak pan ocenia, czy drużyna w stanie zagrać więcej meczów z tą intensywnością, z taką adrenaliną, w taki sposób? Já myslím, že to bylo z toho, že to bylo derby, ten štěgulný meč a šacunek dla družiny protivníka, dla Zagłębia, protože hráli bardzo dobře, hráli bardzo šípké přeště, dobrý gref ataku, jak jsem mluvil, dobrá reklama na pivku z obou stran. Já bych ještě zapytat o Filipa Markovića, který pojawił się w końcówce spotkania. Pan mówił o tym, że bardzo profesjonalnie trenuje, przygotowuje się do tych spotkań i powiem szczerze, że po tych 15 minutach czy 20 mam ochotę na więcej. Jest szansa, że właśnie więcej zobaczymy Filipa w kolejnych spotkaniach. Jest to możliwe. Dlatego, co dzisiaj pokazał, tak ta szansa dla niego przyjdzie następny raz. Bardzo dobry w ataku pozycyjnym, ale zabrakło jeszcze tego końca. Tam miał jedną szansę, tam był blisko w końcówce meczu, ale ja się myślę, że remis jest sprawiedliwy. Oni mieli szansę sekundę przed tym na drugiej stronie. Tak jest. A jeszcze jeden wielki szacunek dla kibiców obydwu stron. Oni zrobili to, že tutaj atmosféra v tego derby byla taká, jaká byla. Takže velký šacunek a poděkování dla našich kibiců. To je všechno dobré. Atmosféra? Lepší než v Praze? Atmosféra jako na derby. V Praze je jiné derby, tutaj máme taky jiné derby. Panie trenerze, o Puchar Polski z Izraelem, czy to jest ten moment, kiedy pan będzie chciał dać pograć Danielowi Kajzerowi, czy pan tak wyznaje sobie, że pierwszy brankarz na wszystkich? Daniel Kajza pracuje bardzo dobrze. Bardzo dobrze a ta grupa naszych brankarów nie tylko Matusz nebo Daniel, ale je tam i Darek Ščerba, je tam ještě mladý Frašik, tak oni se svým trenérem s Krištofem Ošinským bardzo, bardzo dobře. Já jsem zadovolený z toho, jak ta grupa brankářská funkcionuje. Uvidíme, zrobíme. Daniel je připravený a to, jak zrobíme decizi, ještě máme jutro a pojutře. V pondělí vyjíždíme do Lodži a tam zrobíme tu finální decizi. Ale není to takového tvrdého podílu, že tam nějaká zbraň více a ten pohář? Ne, je připravený. Bude to dle toho, jak pohledáme, uvidíme aktuální situaci na brankářské pozici i v celé družině a dle toho zrobíme finální decizi. To co, proszę pozdrowić Marcina, ale nie dać mu strzelić i wygrać.
Marcin był nasz kapitał, ale we wtorek będzie Marcin. Takie życie. Takie życie w piłce, tak.